Naszym dzisiejszym gościem jest pan Mateusz Traczek. Pan Mateusz jest wolontariuszem? Tak. W Fundacji Republikańskiej. Dzisiaj spotykamy się na kongresie Fundacji Republikańskiej. Proszę nam powiedzieć, czym dzisiejszy kongres się zajmuje? Czy to jest jakiś wybór władz, czy dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami społeczno-gospodarczymi Polski? Przede wszystkim na dzień dzisiejszy tematyką kongresu jest właśnie, jak pan wspomniał, dyskusja na tematy społeczne i gospodarcze, tak? No, czy wybór władz? No to nie wiem, tak? No to już zależy bardziej od zarządu samej fundacji. Jednakże no tutaj spotyka się praktycznie całe środowisko republikańskie, tak jak i działa w Polsce. Ponieważ jak panowie mogli widzieć i tak, jak panowie przede wszystkim mogli widzieć, nawet słyszeć, naszymi gośćmi tak samo byli jakby i politycy PiS-u, prawda, członkowie rządu, posłowie Kukiz 15, więc dzisiaj przede wszystkim kongres jest nastawiony na dyskusję. Naszym gościem jest pan poseł Jakub Kulesza z klubu Kukiz. Panie pośle, dlaczego dla życia publicznego takie instytucje jak Fundacja Republikańska są ważne? No to jest pytanie, które można rozszerzyć, dlaczego organizacje pozarządowe są ważne dla życia publicznego, dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Są ważne, bo są tym buforem pomiędzy społeczeństwem, poszczególnymi jednostkami, a władzą publiczną, tą polityką. Organizacje pozarządowe pobudzają społeczeństwo do większej aktywności obywatelskiej, narzucają pewne tematy w dyskusji publicznej, wypracowują pewne rozwiązania, które ciężko jest wypracować w ramach partii politycznych, które są nastawione tylko i wyłącznie na korzyści polityczne. Ja jako jeden z reprezentantów wywodzący się właśnie z takiej organizacji, byłem prezesem Stowarzyszenia Koliber, bardzo sobie cenię takie wydarzenia, bo wiem, że one są takim motorem do przemian w Polsce, który tam motywuje partie polityczne, które są u władzy, do tego, by nie były samymi partiami władzy dla władzy, ale były ugrupowaniami dla zmian. Jak na razie jedynym takim ugrupowaniem jest Kukiz 15, który tą współpracę z organizacjami pozarządowymi ma najgłębszą. Czy w Polsce jest dużo takich organizacji pozarządowych, które mogą służyć wiedzą ekspercką politykom, czy jeszcze jesteśmy w tej dziedzinie życia społecznego słabi? No oczywiście tych organizacji jest mniej niż w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale więcej niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej, nasze organizacje są dosyć prężne. Już 26 listopada razem z posłem Jackiem Wilkiem i Tomaszem Jaskółą organizujemy forum organizacji ruchów wolnościowych w Sejmie, na które to zaprosimy właśnie wiele takich organizacji, między innymi Fundację Republikańską. Będzie można porozmawiać na przykład o programie, planie ministra, premiera Morawieckiego, planie odpowiedzialnego rozwoju. Na które z właśnie z takich organizacji pozarządowych warto zwrócić uwagę, które są takimi najbardziej liczącymi się w Polsce dla środowisk właśnie patriotycznych? No każdy ma jakąś swoją organizację, z którą najbliżej współpracuje. Ja jestem otwarty na wszelką współpracę, nie będę tutaj nikogo... Jakbym miał powiedzieć taką najważniejszą, najlepszą organizację pozarządową, to oczywiście wskażę na Stowarzyszenie Koliber, której byłem prezesem. Jest to o tyle cenna organizacja, że to jest organizacja, która jest kuzią dla elit. Jest to organizacja, która nie daje się korumpować, trwa na tej scenie organizacji pozarządowych od 2000 roku. I ma wiele pozytywnych efektów. Naszym dzisiejszym gościem jest Krzysztof Bosak, jeden z liderów Ruchu Narodowego. Spotkamy się na kongresie Fundacji Republikańskiej. Dlaczego takie organizacje pozarządowe są ważne w życiu społeczno-politycznym? Ideał Ruchu Narodowego to jest ideał zorganizowanego narodu w społeczeństwie demokratycznym. Żeby naród utrzymał jakąkolwiek swoją spoistość, musi być zorganizowany całą siecią różnych organizacji, które gromadzą ludzi. Ci ludzie ze sobą współpracują, gromadzą się wokół pewnych wartości, pielęgnują pewne zwyczaje, pewną kulturę zaangażowania. Tylko wtedy możliwe jest życie narodowe. I organizacje takie jak Fundacja Republikańska, które organizują bezinteresownie, po prostu po to, żeby obywatele mogli ze sobą rozmawiać, przedyskutować sprawy publiczne, takie wydarzenia jak to, są częścią, taką dobrą częścią tego dobrze pojętego życia narodowego.
Czy w Polsce mamy wystarczającą ilość takich organizacji pozarządowych, czy jeszcze jesteśmy słabi w tej dziedzinie? W Warszawie mamy moim zdaniem wystarczającą ilość, mamy ich aż być może nawet ponadprzeciętnie dużo, natomiast już w innych miastach moim zdaniem jest dużo słabiej. Często w miastach kilkudziesięciotysięcznych nie działa aktywnie prawie żadna organizacja o profilu konserwatywnym, czy prawicowym, czy narodowym, która by działała bezinteresownie, nie dlatego, że prezydent miasta daje na coś pieniądze, to wtedy taka organizacja się rozwija. Także myślę, że w Warszawie jest dobrze, w innych miastach jest średnio, w małych miastach często jest słabo i trzeba by to nadrabiać, trzeba by przeszczepiać taką kulturę zaangażowania obywatelskiego. Na jakie organizacje powinni zwrócić ludzie o poglądach prawicowych, nie zaangażowani do tej pory w żadne działania, a chcący mieć do czynienia z wiedzą ekspercką, a nie komentarzami politycznymi? No, to nie jest łatwe pytanie, dlatego że wiedza ekspercka no to jest szeroka jakby dyscyplina, zależy o jakich mówimy dziedzinach. Natomiast no, mogę tak z głowy spróbować wymienić po prostu kilka instytucji identyfikowanych jako prawicowe think tanki, które publikują różnego rodzaju materiały. No to jest Fundacja Republikańska, w której tutaj na wydarzeniu, w której dziś jesteśmy, to jest Instytut Sobieskiego, założona instytucja przez byłego już szefa Ministerstwa Finansów, obecnie członka zarządu NBP, czyli Pawła Szałamachę. Dzisiaj mieliśmy w jednym z paneli Marcina Roszkowskiego z Instytutu Jagiellońskiego, który zajmuje się sprawami między innymi energetycznymi. Na pewno ciekawą instytucją, bez żadnej barwy ideologicznej, ale dostarczającą dobrej wiedzy eksperckiej o sprawach międzynarodowych, jest podlegający rządowi Ośrodek Studiów Wschodnich, który publikuje dobre materiały w dużej ilości. Wiadomo, że wytwarzanie dobrych materiałów w dużej ilości wymaga pieniędzy i tutaj jako instytucja publiczna OSW jest niezastąpiony. Co ciekawe, publikuje też po angielsku, także eksperci, politycy z innych państw mogą z nich korzystać. To jest taki nasz polski wkład w politykę międzynarodową tak naprawdę. No pewnie można by wymienić jeszcze wiele więcej instytucji, które w tej chwili tak w pierwszym momencie o nich nie pomyślałem. Witam serdecznie. Rafał Wójcikowski z klubu Kukiz. Panie pośle, proszę powiedzieć, dlaczego ważne są w życiu społecznym takie organizacje pozarządowe, jak właśnie Fundacja Republikańska, na której kongresie dzisiaj się spotkamy? Bo w Polsce brakuje organizacji, które kształtują elity. W Polsce nadal panuje postkomunizm, czy to w głowach ludzi, czy to w ich sposobie uprawiania polityki, uprawiania tego, co nazywamy dobrem wspólnym. I takie organizacje są potrzebne, bo one muszą, bo te organizacje mają na celu tak naprawdę wrócić do myślenia, jakie było przed wojną, albo wrócić do myślenia obywatelskiego, jakie powinno być w wolnej Rzeczpospolitej. A tego nie ma, albo jest, ale bardzo wolno się rozwija i potrzeba takiej organizacji, żeby kształtować odpowiedzialność za swój kraj, żeby kształtować poczucie wspólnej wartości, żeby nie tylko zajmować się sobą, własną rodziną, swoim dobrem, ale także mieć na dobro, na rzeczy dobro wspólne w rozumieniu takim, żeby nasze dzieci, nasze wnuki miały gdzie kształtować swoją przyszłość, bo jeśli nie będziemy o tym myśleć, to sytuacja demograficzna, nawet sytuacja demograficzna spowoduje to, że nasze dzieci czy nasze wnuki nie będą miały gdzie się realizować, będą musiały być u obcych. A ja bym bardzo, pomimo tego, że zaraz mi narzucą ksenofobię, jednak bardzo bym nie chciał, żeby moje dzieci i wnuki musiały kształtować swoją przyszłość u obcych. Wolałbym, żeby były u siebie. Jakie mógłby pan polecić właśnie z tych organizacji pozarządowych ludziom w całej Polsce, którzy chcieliby mieć do czynienia z wartościowymi tekstami dotyczącymi spraw publicznych, a nie bieżącymi komentarzami politycznymi? No widzi pan, bo to jest wiele takich organizacji, które raczkują albo już coś osiągnęły. Jedne osiągnęły coś politycznie, drugie osiągnęły coś, że współuczestniczą instytucjonalnie w tworzeniu i odbudowie naszego państwa. Na pewno taką organizacją jest Fundacja Republikańska. Na pewno taką organizacją byłoby grzechem, gdybym nie powiedział o ruchu Kukiz 15, który też powstał na bazie niezadowolenia z tego, co jest, niezadowolenia z systemu. I jest wiele organizacji harcerskich, które kształtuje młodzież, tych
nowych organizacji harcerskich, które kształtują umysły młodych ludzi. Jest Młodzież Wszechpolska, jest Ruch Narodowy, jest, znaczy, nie chciałbym wymieniać organizacji stricte politycznych, ale jest wiele, po naszej prawej stronie jest wiele organizacji, które stara się zarówno wpływać na umysły młodego pokolenia, jak i kształtować dojrzałość i odpowiedzialność obywatelską. Oczywiście musimy uważać, czy te organizacje powstały z serca, powstały z chęci budowy, odbudowy kraju, czy też powstały z chęci ułożenia się, wyścielenia sobie gniazdka obcym kapitałem, obcym pieniądzem. Jest wiele organizacji lewackich, lewicowych, jest wiele organizacji związanych z funduszami George'a Sorosa, czy innych takich elementów międzynarodowych, które niekoniecznie chcą odbudowy naszego kraju. I trzeba na to uważać. Natomiast jeżeli ktoś czuje potrzebę i kształtuje się tak, że chciałby mieć swoje miejsce na tym świecie i to miejsce chce, żeby się nazywało Polska i chce być z niej dumny, to powinien uczestniczyć w życiu takiej organizacji i dołączyć się do nich po to właśnie, żeby ta Polska jutra była zupełnie inna niż to, co jest teraz, a nazywane jest Polską dzisiaj, a do końca jeszcze Polską nie jest. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, spotykamy się na Kongresie Fundacji Republikańskiej. Czy takie organizacje pozarządowe są ważne dla życia społecznego i czy państwa ugrupowanie rządzące chętnie korzysta z rad takich eksperckich? No, oczywiście, że to jest bardzo ważne, bo Fundacja Republikańska i wiele innych podobnych stowarzyszeń, fundacji, ruchów, to jest Polska obywatelska. To są ruchy obywatelskie, które są niezbędne do tego, żeby demokracja działała. Bo to jest nie tylko ruch ekspercki, ale to jest też pewne środowisko, które dyskutuje, które pracuje nad tym, żeby dawać pomysły, jak zmieniać Polskę. To jest w końcu środowisko, które szuka ludzi zdających się na różnych dziedzinach, które mogą być przydatne w pracy dla kraju. Oczywiście, że tak. Fundacja Republikańska jest bardzo ważna i takie środowiska powinny być jednym z takich warunków dobrego funkcjonowania każdego ruchu politycznego. Musimy mieć burzę mózgów, musimy mieć debatę, żeby wiedzieć, jak najlepsze, najbardziej optymalne rozwiązania wybierać. Naszym gościem jest pan Radosław Żydok. Z Kwartalnika. Rzeczy Wspólne. Proszę nam powiedzieć, czym jest to czasopismo, jak długo się ukazuje i jaki państwo mają cel w wydawaniu tego czasopisma? Kwartalnik Rzeczy Wspólne to jest jakby podstawowa metoda popularyzacji naszych idei republikańskich. Kwartalnik wychodzi od 2010 roku. Powstał niedługo po powstaniu Fundacji Republikańskiej. Pierwszym jego redaktorem był Bartłomiej Radziejewski, między innymi dzisiaj w Nowej Konfederacji, teraz redaktorem naczelnym jest Marek Wróbel. Piszemy przede wszystkim o konkretnych rozwiązaniach dla Polski. Staramy się tym odróżnić od innych wydawnictw, że wiemy już, że jest źle, tak? Wiemy, na jakich polach są problemy, co nie działa, ale nie ograniczamy się tylko do analiz, ale też stawiamy konkretne recepty. W najnowszym numerze mówimy między innymi o tym, co trzeba zrobić w elektroenergetyce, jak zbudować zgodę narodową. Wiele takich bardzo bieżących tematów, ale też znacznie szerszych, również powiedzmy metapolitycznych, trochę o dyplomacji, o tym, co się dzieje na świecie dookoła nas. Generalnie rzecz biorąc, staramy się poprzez Rzeczy Wspólne popularyzować ideę dobra wspólnego, czyli tego, że Polska jest, no, jest jedno, że jest wspólnotą, a drugie to, że jest dobrem wspólnym, czyli my wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni, możemy z niego czerpać, ale też powinniśmy na jego rzecz działać. W środowiskach prawicowych jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy wielu felietonistów, którzy nas od 25 lat straszą różnymi wizjami apokaliptycznymi. Niewątpliwie wszystko to jest słuszne. Nie ma zazwyczaj żadnych recept konkretnych na rozwiązanie problemów. W państwa czasopiśmie, które część numerów znam, te recepty są bardzo konkretne. To nie, wasze czasopismo nie jest to tylko idea polityczna, ale także bardzo dużo konkretnych rozwiązań. Kim są autorzy właśnie tych tekstów informujących, jak konkretnie można uzdrowić sytuację w Polsce?
My jako Fundacja Republikańska mamy dość szerokie grono, to jest w tej chwili 20 kilka, wcześniej to dochodziło nawet do 40 osób, ekspertów. To są ludzie, którzy pracują przede wszystkim w swoich branżach, czy to jest doradztwo podatkowe, energetyka, paliwa, ale też administracja publiczna. To są ludzie, którzy po prostu mają doświadczenie z jakby bieżącymi problemami i wyzwaniami, ale są praktykami, nie tylko teoretykami, chociaż piszą też do nas jakby naukowcy, uniwersyteccy, ale właśnie ta część, o której Pan wspomniał, czyli recepty, diagnozy i recepty, powstaje przede wszystkim jakby przez ręce naszych ekspertów, po prostu praktyków. Mamy, tak jak wspomniałem, w tej chwili około 20 kilku ekspertów. Działamy nie tylko oczywiście poprzez publikację kwartalnika, ale też raporty. Na bieżąco analizujemy pewne problemy. Pisaliśmy o tak różnych sprawach jak rynek drobiu, jak aktywizacja bezrobotnych, ale najbardziej jesteśmy znani przede wszystkim z tych reform, które rzeczywiście odniosły sukces. Deregulacja zawodów, którą przeprowadził minister Gowin, została oparta o recepty, które my zawarliśmy w naszym raporcie z 2012 roku. No to zostało niemalże wprost zaimplementowane po prostu w kolejnych ustawach deregulacyjnych. Uważamy, że jest to jeden z naszych największych sukcesów. Jednocześnie pokazaliśmy w ten sposób, że można współpracować z każdą władzą, jeżeli robi się to dla dobra Polski. To akurat był wtedy rząd Platformy Obywatelskiej, a mimo to, chociaż byliśmy do niego w silnej opozycji, współpracowaliśmy po prostu dla dobra wspólnego. Politycy jednak korzystają, ale czy to korzystanie, to czerpanie z tego kapitału olbrzymiego, którego stanowi państwa praca, państwa publikacje, czy przychodzi politykom łatwo, czy opornie? Niestety często jest to trudne. My stawiamy bardzo konkretne diagnozy. Jakby nie staramy się dopasowywać do oczekiwań polityków, tylko wręcz przeciwnie. Staramy się od nich wymagać, stawiać im pewne wyzwania. Jest tak od wielu lat, jest tak też w tym numerze. Stawiamy konkretne jakby kamienie milowe, przez które powinny polskie władze przejść, jeżeli chcą rozwijać dalej Polskę. To jest bardzo trudne, odbieralne, dlatego że rząd, i to nie tylko ten, wcześniejsze miały to samo, jeżeli była jakaś krytyka, to traktowały to jako wroga. Niekoniecznie, nawet jeżeli była bardzo konstruktywna i bardzo punktowa, to łatwiej było to obrać pewną narrację, że to atakuje nas nasz odwieczny wróg, absolutnie nie można z nim się zgadzać. Trochę jest też takich problemów dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast no, niewątpliwie jest o wiele lepiej. Pomaga też w tym fakt, że wielu naszych dotychczasowych ekspertów, czy też członków władz fundacji objęło pewne funkcje państwowe. Nasz poprzedni prezes Marcin Grudziński jest prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu dzisiaj. No po prostu widać, że ta idea kiełkuje i ona zaczyna trafiać na podatny grunt. To bardzo cieszy, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Bo niewątpliwie te publikacje są bardzo dobre dla ludzi rządzących, ale czy ludzie zainteresowani polityką, ci ludzie, którzy są na poziomie terytorialnych, takich kadr terenowych, czy oni powinni też czytać te opracowania, które państwo publikują? Myślę, że tak. Uważam, że im szersze horyzonty ktoś ma, tym lepiej dla niego. To pozwala przede wszystkim spojrzeć szerzej na państwo jako całość. Znaczy, podstawowym problemem Polski dzisiaj, na przykład jeśli chodzi o sprawowanie władzy, jest silosowość. Czyli, że każdy resort, każde ministerstwo działa jak zupełnie oddzielne królestwo niezależne, nie widzące innych resortów. Przez to ciężko jest koordynować działania w skali całego państwa. Problem jest też taki, że władza centralna nie koordynuje swoich działań z samorządami. Mamy niedokończoną de facto reformę samorządu terytorialnego, ale też jest kolejna bardzo istotna kwestia, to taka, że często właśnie to z samorządów rosną, powiedzmy, te młode kadry dla tej dużej polityki i tu w szczególności dobrze by było, żeby tacy politycy młodzi już się przygotowywali. Uważam, że samorządowcy jak najbardziej powinni też swoje horyzonty poszerzać o politykę centralną. Tak. I ostatnie pytanie. Jaka jest taka najprostsza recepta? Czy można kilkoma zdaniami powiedzieć,
Co w Polsce powinno się zrobić, żeby był dobrobyt, żeby ludzie nie żyli w biedzie? Czy to jest jakiś skomplikowany proces? Ja rozumiem, że może być skomplikowana na przykład likwidacja wszystkich szkodliwych przepisów, ale czy warto na przykład likwidować szkodliwe przepisy, obniżać podatki? Jakie jest Pana zdanie? Jak można osiągnąć, jak można żeby zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej? No niestety nie jest to proste. Nie ma łatwych rozwiązań, bo to już nie jest kwestia kilku przepisów, kilku ustaw, nie wiem, kilku polityków, którzy działają na niekorzyść Polski. Mamy pewien funkcjonujący system, który ma bardzo dużą zdolność do bronienia się. On wszedł w mentalność ludzi, którzy są urzędnikami, kontrolerami skarbowymi, ale też ci, którzy piszą ustawy, prawnicy, kadry uczelni. Niestety to jest trochę te pozostałości po komunizmie. I tutaj na pewno trzeba po prostu będzie odczekać. Ta zmiana pokoleniowa jest niezbędna, natomiast nie można czekać bezwolnie. Trzeba działać, trzeba przede wszystkim prowadzić działalność kadrową, uczyć ludzi, pomagać im, szczególnie tym najbardziej wartościowym, wzbijać się wyżej. My tak definiujemy republikanizm, bo republikanizm to jest przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności. To jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Naszym zdaniem prawdziwy obywatel to nie jest ten, który korzysta ze swoich praw, ale ten, kto dokłada do wspólnot. My uważamy, że prawdziwy obywatel powinien przede wszystkim dawać niż brać. To jest też różnica, która nas oddziela od klasycznych liberałów, że dla nas jednak ta wspólnota jest na pierwszym miejscu. Natomiast to nie oznacza, że nie akceptujemy rozwiązań liberalnych. O tym dzisiaj wspominał Marcin Kludziński. W wielu kwestiach, szczególnie gospodarczych, te rozwiązania są dobre na tym etapie, na którym my jesteśmy, dlatego że właśnie pozbawienie państwa pewnych opresyjnych mechanizmów może wyzwolić taką naturalną przedsiębiorczość wśród Polaków. I tu zdecydowanie każda liberalizacja prawa, taka rozsądna, nie generująca kolejnych niż czy tam możliwości optymalizacji na przykład podatkowych, ale takie rozsądne, systemowe otwieranie pola do działalności, szczególnie dla młodych, to jest właśnie ta droga. Będziemy nią pewnie szli wiele lat, ale absolutnie warto. Dziękuję bardzo. Polecamy wszystkim korzystanie i ze strony fundacji, z raportów i z kwartalnika Rzeczy Wspólnej. Dziękuję uprzejmie.